Film jest oddolną obywatelską inicjatywą, która ma na celu pokazanie, że grupa osób merytorycznie znających się na medycynie, czyli tutaj mamy lekarki, lekarzy, położną oraz ekipę około taką organizacyjną, jest w stanie coś zrobić. To jest właśnie taki cel. Sprzeciwu wobec tego, co się dzieje, na co zostały skazane Polki. Bardzo często słyszę taką reakcję, że nie miałem pojęcia, że to aż tak. No i jeśli film dokumentalny ma ludźmi wstrząsnąć, ma wywołać w nich jakieś emocje, no to po tych pierwszych reakcjach myślę, że udało nam się, tak? Chociaż, no bo o tym się nie mówi rzeczywiście. Ten tytuł w zasadzie podsumowuje dosyć dobrze dramat, w jakim tkwią te kobiety. Zresztą nie tylko te kobiety, które zaszły w ciążę już po tej decyzji Trybunału Konstytucyjnego. W filmie pokazywane są również kobiety, które przeszły przez piekło wad embriopatologicznych wcześniej i przez to są obdarzone taką empatią wobec tych kobiet, które przeżywają to teraz. Pokazać przede wszystkim jedno, że my, obywatelki i obywatele, sami możemy się zorganizować i wyrazić swoją niezgodę na to, co się dzieje. Żeby nikt nikogo nie oceniał, a żeby kobieta miała wolność wyboru. Nie tylko tą wolność prawną, ale wolność sama w sobie, żeby otoczenie, rodzina nie narzucali jej, że ty musisz. Nie, one nie muszą, one muszą być w zgodzie z sobą, tylko tego też im nikt nie mówi często, prawda? No nie mówi. Problem polega na tym, że gabinet nie służy do tego, żeby kogoś do czegoś namawiać, ale takie historie niestety pisze życie. I to też jest element, o którym tu się nie mówi, bo nie mówimy teraz o tym, co było, tylko o tym, co może być. A niektóre rzeczy, no żeśmy już widzieli, po prostu taka prawda. I trudno przestrzegać, że na pewno będzie tak, ale na pewno tak może być. Ten temat jest szczególnie trudny i pokazanie tego filmu jest szalenie ważne. I dla mnie jest najważniejsze to, żeby obejrzało go jak najwięcej osób. Temat jest bardzo ważny, ponieważ zabrał po prostu kobietom prawo wyboru decydowania o tym, czy urodzą i tak naprawdę muszą się borykać z tą traumą same. Zostawione są same sobie. Wszystkie rozmowy są u mnie. Lekarz pierwszego kontaktu, ginekolog. To u mnie są. Ja też mam z tym problem. I tyle. Ogłaszam wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Zdawało mi się, że słysząc o takich przypadkach, że rozumiem te kobiety. Ale tylko mi się zdawało, że je rozumiem. Że podzielam ich ból. Ten ból jest po prostu dużo większy, niż mi się wydawało. Nie jestem w stanie tego zrozumieć tak naprawdę. Teraz jestem tego w pełni świadoma, dopóki sam człowiek tego po prostu nie przeżyje. Nie doświadczy na własnej skórze.